Ciema! Wiecie, co jest najgorsze w byciu takim szachistą jak ja? Że oglądacie sobie takie partie i takie mecze o Mistrzostwo Świata, jakie teraz mamy i zdajecie sobie sprawę z tego, że cokolwiek nie zrobicie, to nigdy nie będziecie ani w takim stopniu grać tak jak ci zawodnicy. Natomiast najlepsze w byciu takim szachistą jak ja jest to, że mogę dla Was pokazać. Prawdopodobnie najlepszą partię w meczu o Mistrzostwo Świata, jakie, jaka w ogóle była w ostatnim czasie. Także zachęcam do oglądania. Dzięki za łapki w górę, dziękuję za suby i przechodzimy do partii, ponieważ to, co się stało w tej partii, jest niesamowite. Jeden z zawodników Nepo dosłownie przewidział przyszłość. Ale okej, okay, po kolei. I zgodnie z namową też widzicie, ile zawodnicy mają czasu, więc spoko, w zasadzie chyba git. E4. Grający białymi zdecydował się zagrać ruch E4. Jak widzieliście w poprzednich partiach, próbował zarówno E4, jak i D4. Ewidentnie e 4 wyszła mu lepiej, także zdecydował się w ten sposób zagrać. No i mieliśmy partię hiszpańską. Część osób, w tym ja, myślała, że ta partia będzie taka, że wiecie, łóżeczko, yy, poduszeczka i sobie oglądamy i się nudzimy. Natomiast wszystko to miało się zaraz zmienić, ponieważ nastąpiło D3, B5, goniec B3, D6, C3 tu. H3, goniec B7, normalna pozycja, wydawać by się mogło. Co więcej, na najwyższym poziomie taka pozycja również wielokrotnie miała miejsce. No i tutaj każdy zawodnik gra albo wieża E1, albo skoczek D2. Każdy, poza Nepo, ponieważ Nepo zdecydował się zagrać ruch A4. I ja wiem, nie jest to jakiś taki, wiecie, bardzo spektakularny ruch. No, ruch jak ruch. Idzie sobie pionek na A4, atakuje pionki. Ale kłopot jest taki że teraz można zagrać skoczek a5. No i jak wiecie, trzeba na to zareagować, bo jak zagramy tutaj, 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 niby zdobyliśmy pionka, może w ten sposób, ale na końcu jest goniec a6 i jest totalna lipa. Dlatego poza tym nie chcemy oddać tego gońca. Także tym gońcem chcemy wrócić. I normalny człowiek wróciłby na c2. Natomiast Nepo zagrał ruch goniec a2. I zwróćcie uwagę na czas. On na 11 ruchów stracił minutę. To wszystko było jego przygotowanie, pomimo tego, że ta pozycja praktycznie nigdy wcześniej nie stała na szachownicy. C5. Optycznie, czarne tutaj mają fajną pozę. Silne pionki. Tutaj, białe pionki to w ogóle stoją totalnie losowo. Natomiast ważne jest to, że pole na D5. Jest kontrolowane przez białe. Mamy tutaj strategicznie wiaderko z Minecrafta. Podpowiem Wam jedynie, że nie jest to jedyne wiaderko z Minecrafta, jakie zobaczycie w tej partii. No i generalnie to pole jest słabe. A skoro tak, to biały zagrał tutaj goniec G5 i po ruchu H6 zbił i zbił. No i znowu, o co tu w ogóle chodzi, drodzy widzowie? Wytłumaczcie mi, dlaczego biały. Idzie sobie na pozycję, gdzie przeciwnik ma parę gońców, a on nie ma nic w zamian. No głupie. Tak, tak to mogę grać ja nie? i powiedzieć, że coś mi się przywidziało. Ale mistrz, znaczy w gościu, który gra na, w meczu o mistrzostwo świata, bardzo dziwne, do tego bije. I kłopot dla czarnego jest taki, że oczywiście ma on parę gońców, ale jego figury są tak troszeczkę dziwnie ustawione. Białe mają prosty plan. Białe zagrają tu, białe zagrają kiedyś tutaj, białe zagrają tutaj, tutaj i będą atakować te dwa pola. Podczas gdy ten goniec jest totalnym trupem. Trudno jest sobie wyobrazić w ogóle, że on kiedykolwiek będzie brać jakikolwiek udział w tejże rozgrywce. Skoczek D2, skoczek C6, ale teraz skoczek wrócił, więc możemy zagrać gońcem na D5. Janne Pomnaści wykonał. Pyk, pyk, zaraz do tego dojdę. Hetman D7, wieża E1, y, wieża A8, hetman D1, goniec D8. Mamy 19 posunięć. Janne Pomnaści stracił na nie 2 minuty. Stracił 140 sekund na wykonanie połowy ruchów, które są potrzebne do kontroli. Gra od ręki. Przeciwnik ma już 50 minut straty, a on sobie gra. I znowu wydaje się, czarne mają otwartą linię A. Czarne mają parę gońców. Czarne mają więcej przestrzeni. Pozycja jest równa z małym plusem dla koloru białego. Dlaczego? Ponieważ znowu chodzi o te pola, i pozycja jest bardzo dziwna, jest bardzo niestandardowa, dlatego że jak się tak zastanowicie, to czarny nie za bardzo ma się jak ruszać. Skoczek się ruszy, no to już nie będzie pary gońców. Zostaniemy ze słabym gońcem. Goniec się gdzieś ruszy, tu nastąpił jeszcze skoczek F1. Skoczek zmierza na E3. No i, no i co? Ruszymy się gońcem, to skoczek pójdzie dalej. Skoczek pójdzie dalej. Dlatego Ding po namyśle zdecydował się zagrać ruch skoczek E7, oddał swojego potencjalnie dobrego gońca. Został ze słabym gońcem oraz skoczkiem. Pozycja nadal jest całkiem równa. Skoczek E3, nastąpiło goniec B6. No i tutaj. Wyobraźcie sobie, że dzieją się rzeczy bardzo dziwne. Bo co tutaj zagrałby każdy normalny człowiek? No wydaje mi się, że taki ruch jak hetman B3 jest jak najbardziej sensowny. Może poprawienie tego hetmana. Może jakaś kiwka, żeby zagrać wieżą gdzieś na otwartą linię. Ja nawet myślałbym o takim manewrze, żeby zagrać wieżę A1. No mamy dużo możliwości. L ruchem, o którym można też myśleć jest skoczek H4. Natomiast Jan Pomnażci. w tym momencie zagrał ruch. Który na pierwszy rzut oka jest głupi, na drugi rzut oka jest głupi, a potem się okazało, że miał on znaczenie za 20 par ruchów. I tym ruchem jest A4. O co chodzi? Chodzi o to, że chcemy zagrać H5. No i okej, okay, no spoko. Ale po co? Wyobraźcie sobie, że w tym momencie Janny Pomnażdż już mniej więcej wiedział, co on będzie chciał robić w tej partii. I co będzie chciał robić w partii? Zobaczycie dalej. Pamiętajcie, 23 ruch, białe grają H4. 24 grają H5. No i czarne tutaj, wiecie, przeciwnik nas coś robi z drugiej strony. Okej, okay, no to gram C4. Ale tutaj D4. Przeciwnik zbił, zbił. No i teraz to, co trzeba było zagrać, to były dwie opcje. Albo zagrać Hetman B7. I ten Hetman strzela sobie przez całą szachownicę. Pozycja wydaje się być całkiem ok. Hetman B7 to taki ruch, że wiecie, no wszystko jest ok, po prostu nic nam nie grozi. Nie można zbić tutaj bogoniec E3. Atak tu, po czymś takim zbijemy, zbijemy, i ten król jest bardzo osłabiony po ruchu Hetman B2, więc to po prostu nie działa. Hetman B7 logiczny. Drugi logiczny ruch to jest po prostu zbić. Mówiliśmy wcześniej, że ten goniec nie za wiele robi w tej partii. No i teraz, jak oponent, to zbije, gramy wieża A2, no i atakujemy przeciwnika. To były dwie opcje, które Nepo musiał brać pod uwagę i to były też dwie opcje, które Ding Ren powinien rozpatrywać. Natomiast on rozpatrywał także trzecią opcję i wybrał trzecią opcję. Hetman C5, pierwszy poważny błąd tej partii. Jest on trudno zauważalny. Jest to trudno zauważalny, dlaczego jest to błąd? Ale okazuje się, że teraz jak białe zagrają Hetman F3, to jest dużo presji tutaj potencjalnie. Kontrolujemy pole F5 potencjalnie, grozimy ruchem E5 i grozimy ruchem skoczek D5 i nie bardzo jest jak się przed tym bronić. Nie? Ponadto, jeżeli przeciwnik zagra, wiecie, coś takiego, prostego, żeby zejść, to gramy wieża D1 i atakujemy tutaj pod hmm, punkt D6 dość mocno. Natomiast Nepo zagrał ruch Hetman G4. Ruch, który podobnie. Wygląda, ale nie stwarzamy tej groźby ruchu E5 i przeciwnik może to zatkać, zaatakować nam Pionka. Wrócę, że teraz, jakby nastąpiło Hetman E5, to skoczek G4, Hetman musi gdzieś tam odejść, gramy E5, atakujemy bardzo dużo kłopotów. Dlatego Hetman G4 było niedokładne, no i teraz już przewagi nie ma. Hetman E5, zawodnik niestety, pomylił się, Nepo się pomylił, pomimo tego, że bardzo mądrze zagrał H3, H4, H5. Pozycja jest równa 000. Skoczek F3, Hetman F3, E6, Skoczek F5, bicie, Nepo ma gorszą strukturę pionkową, no i tutaj nastąpiło Hetman F6. Ale Hetman F6 jest kolejnym błędem. Hetman F6 jest ruchem, który ja sugerowałem, komentowałem dzisiejszą partię, sugerowałem, że no tutaj to oczywiście Hetman F6, bo będziemy chcieli zagrać ruch B4 i jak białe zagrają coś losowego, no to zagramy B4, zbijemy. Wszystko spoko, drogi Tomeczku. Gratulacje, zagrałeś tak jak dingli rem, ale okazuje się, że trzeba było zagrać ruch Hetman D7. To był jedyny ruch, który nie wypuszcza remisowej pozycji, czy wyrównanej pozycji. Bo różnica jest taka, że po ruchu hetman f6 białe mogą zagrać hetman e4, ustawić hetmana na d5. Podczas gdy w tym momencie, bo hetman e4, d5 i to już czarne przechwytują inicjatywę. No ale okej, okay, hetman f6 z tej pozycji do wygranej pozycji jest jeszcze kupa, kupa drogi. Także nastąpiło hetman e4, wieża poszła na b8, no bo była ona atakowana. No i teraz wieża e2. I wiecie co? Ta pozycja to jest 0,6 dla białego, ale już w tym momencie można było się spodziewać, jak ta partia się potoczy, ponieważ pozycja jest obrzydliwa dla czarnego. To jest pozycja typu, no, no fatalna. Jest bardzo zła, ponieważ nie ma się czym ruszać. <noise> nie macie się czym ruszać. Kłopot jest taki, że presji jest bardzo dużo. Białe zagrają G4, białe poprawią króla, białe poprawią Hetmana, białe poprawią Skoczka i zaczną atakować na skrzydle królewskim. A czarne nie mogą nic zrobić, nie mają żadnego przełomu. Nastąpiło koniec C5, G4, ten pionek, jak widzicie, wiaderko z Minecrafta numer 2, i podpowiem Wam, że nie jest to ostatnie wiaderko z Minecrafta. Ale potem będzie takie dziwne, zobaczycie zresztą. Y i nie ma co zrobić. Jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, to jest powrót Hetmana. Nastąpiło to w partii i teraz poświęcenie pionka. Białe muszą, czarne muszą poświęcić pionka. Zagrać ruch B4. I po biciu, 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 ta wieża zaczyna być aktywna. Możemy dać jakiegoś szacha. Król sobie odejdzie, ale już coś się zaczyna dziać. Może nie trzeba dawać tego szacha od razu. Może możemy sobie postać, zagrać hetman D7. I chodzi o to, że te pionki są mało mobilne i każda końcówka powinna być do wyremisowania. Natomiast czarne zagrały ruch król F8. Ruch, który, jak wiemy, jest bardzo lubiany przez komputery bardzo często. Natomiast nie w tym konkretnym przypadku. Czarne chciały stać w miejscu, ale no nie do końca. Białe stwierdziły, "OK, no to odwró odwrócony Patrycjusz. Wieża C8, no i wieża C8 jest dużym błędem. Ale żeby zrozumieć, dlaczego jest dużym błędem, trzeba wiedzieć, co zagrają białe. I kolejny ruch koloru białego jest w mojej ocenie najpiękniejszym ruchem dotychczasowego meczu. Możecie zapauzować filmik, ale i tak go nie znajdziecie. I <trybujesz> tym ruchem jest wieża E4. I wiem, nie tego się spodziewaliście. Spodziewaliście się takiego ruchu, poświęcenia, potem poświęcenia tu i dacia, i tego, że następuje mat skoczkiem. No nie do końca tak działają szachy. Wieża E4 jest pięknym ruchem, i wieża E4 to jest jedyny ruch, który zapewnia białym dużą przewagę. I o co chodzi? Zobaczycie zaraz w partii. Dlatego też, Jedynym ruchem, który tutaj jest OK, jest Hetman C8, bo teraz po wieża E4 jest Hetman B7. No i nie działa to wszystko, co zadziałało w partii. Ponieważ teraz po ruchu wieża E4 nastąpiło wieża B8 czarne stoją w miejscu. G5. I jest bardzo dużo kłopotów. Zauważcie też, że Dingli Ren ma 4 ruchy do wykonania, a ma tylko 10 minut, bardzo dużo kłopotów, i musi podejmować decyzję. I teraz G5 jest dlatego piękne. Że po biciu sobie jest tragedia, co zobaczycie zaraz, bo nastąpiło bicie. Natomiast jedynym ruchem, który jeszcze jakoś tam trzyma tę pozycję, jest ruch Hetman D7. I po biciu, biciu białe grają f 6 ale dostają szacha, ale odchodzą królem, ale jest Hetman G2, ale jest wieża E7, ale jest to, to, to. Nie wiem, król C2, tu, tu, tu. Tu i komputer mówi, że na taką pozycję trzeba było iść. I tak jest ona dużo lepsza dla białego, ale to się jeszcze jakoś tam trzyma. Ocenić to, mając kilka minut na zegarze, niemożliwe nawet dla takiego koksa, jakim jest Ding Ren. Nastąpiło H HG. I to, co widział Ding Ren, prawdopodobnie, nie rozmawiałem z nim, myślę, że też miałbym małe kłopoty z komunikacją. To jest wieża G4. No ale wieża G4, no spoko. Atakujemy pionka, ale możemy zagrać F6. I pozycja jest totalnie równa. Wszystko nam się trzyma. Jakieś H6 nie działa, bo zbijemy, podejdziemy królem. Totalny, totalny remis. Wszystko jest OK. Tylko że nie. Ponieważ po ruchu wieża G4. Jeśli nastąpi F6, to jest wiaderko z Minecrafta ale odwrócone. I okazuje się, że białe mogą zagrać ruch skoczek H4. I po biciu zagrać H6. I po biciu zdobyć Hetmana i wygrać. Dlatego F6 nie działa. A po ruchu F6, jeśli nie zbijemy, to skoczek wejdzie tu, no i jest tragedia. Król e8, skoczek wchodzi tutaj, gonimy wieża e 4 No i za cenę pionka białe mają totalnie wygraną pozycję. Dlatego Ding Liren musiał w tym momencie podjąć jakąś decyzję, ale pozycja już jest tragiczna. Wieża a8. Skoczek zbił na g5. Następuje wieża a1. Król poszedł na e2. Hetman e7, skoczek e4. Gdyby król poszedł na g2, to jeszcze jakieś hetman na 8 i jakieś tam szanse na remisowanie tej partii są? No, znaczy, no obiektywnie nie ma, ale mogłoby się coś zadziać. Król e2, jeszcze dokładniejszy ruch, hetman e7 i skoczek e4. I dlaczego powiedziałem wam, dlaczego w tytule jest, że Nepo przewidział kilkadziesiąt ruchów do przodu? Ponieważ wiecie, dlaczego ta pozycja jest wygrana? Ta pozycja jest wygrana, ponieważ zawsze... Grozi ruch F6. I zobaczycie to. No bo czarne tu nie mają co grać. Czarne zagrały ruch Hetman E8. Nastąpiło królew 3. Rozwiązanie się, ponieważ to też jest ważne, żeby tego króla, tym królem zejść z motywów, ponieważ można by było pomyśleć, że to wygrywa. Ale nie wygrywa, ponieważ Hetman jest związany. Dlatego tutaj najpierw królewczy, 3. Hetman odszedł. Hetman A8. Hetman A8 i teraz ruch F6. I ta pozycja byłaby remisowa. Ta pozycja może nawet byłaby wygrana dla czarnego, gdyby coś takiego nastąpiło i ten pionek stał tu. Gdybyśmy mieli taką pozycję, to to jest normalna pozycja. Dzięki temu, że w 23 posunięciu w tej pozycji grający białymi zdecydował się zagrać H4 i H5 za kilkanaście, za kilkadziesiąt w zasadzie ruchów ten pionek. decyduje, ponieważ czarne nie mogą zagrać g6. Nastąpiło to w partii. Nie można też tego zbić, ponieważ po biciu skoczek f6 grozi wieża g8, więc król pójdzie, ale tu, tu i pionek, który w 23. ruchu został zapchany, decyduje o partii. Pół partii przewidziany przez Jana Nepomnarzciego. Dlatego nastąpiło g6. Ale tutaj bicie, bicie... Wieża g6. Czarne próbują kontratakować, ale kłopot jest taki, że jedyne co trzeba zrobić to odejść królem. Nastąpiło wieża h6, kolor czarny. Dingli Liren po prostu się poddał. A poddał się dlatego, że jeśli na przykład zbijemy pionka, to po ruchu wieża h8, tu, tu, nie ma obrony przed jakimkolwiek matem. Albo z tej, albo z tej strony. Niesamowita partia. 50 ruchów, czy w zasadzie partia skończyła się w 48 posunięciu, ale to co zrobił Jan Nepomniachtsi, no nieprawdopodobne. Nie wiem czy widziałem kiedykolwiek taką giereczkę. Ruch wieża E4, ruch h3 h4 h5. Niesamowite. No i to tylko pokazuje, że ten mecz o mistrzostwo świata to jest mecz, na który będziemy się giga każdą kolejną partią, ponieważ po pięciu rundach trzy partie zakończyły się zwycięstwem i Ding Liren musi jutro próbować się odbijać, także niesamowite i nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, także nie powiem nic więcej poza tym, że mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!